Witam Państwa serdecznie na lutowym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu. Witam serdecznie przybyłych gości. Witam Pana Prezydenta, witam Pana Naczelnika, Panią Jowińskiego, Panią Geolog. Witam przedstawicieli firmy Balamara. Witam serdecznie mieszkańców miasta Jaworzna, media oraz szanownych Państwa radnych. Na początku przyjdziemy do ustalenia porządku posiedzenia naszej komisji. Zaproponowany porządek posiedzenia Państwo radni otrzymali drogą elektroniczną. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem takiego porządku obrad? Jednogłośnie. Dziękuję ślicznie. Kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół był dostępny w Biurze Rady, jak i na BIP-ie. Pan radny Krzysztof Lenort otrzymał również taki protokół na swoją prośbę drogą mailową. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji? Jednogłośnie. Dziękuję ślicznie. Przejdźmy do punktu trzeciego. Tak naprawdę to jest główny punkt, który spowodował, że spotkaliśmy się tutaj w takim gronie. Punkt został, czy temat został zaproponowany przez radnego pana Marcina Kozika. Zostali zaproszeni goście, którzy pomogą nam pogłębić temat, który no, z jednej strony rodzi jakieś nadzieje, jak to mówią niektórzy na inwestycje, z drugiej strony wiele obaw związanych ze skutkami i chciałem, żebyśmy po prostu ten temat poruszyli, poszerzyli i z nim się zapoznali. Może jeśli moglibyśmy prosić o wprowadzenie do tematu, to prosiłbym Pana Prezydenta, żeby nas wprowadził i opowiedział o tym temacie. Tam, bo nie chcę siedzieć plecami. Szanowni Państwo, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale podejrzewam około 2009-2010, kiedy się odezwali potencjalni inwestorzy, którzy chcieli ulokować w naszym mieście kopalnię. Przypominam, że takich pretendentów było w sumie chyba czterech. Niemiecka spółka HMS, spółka, która została założona w oparciu o współpracę z grupą Węglokoks, pan Kosowicz i kopalnia Kazimierz Juliusz. Początkowo mowa była o tym, zaczęło się od HMS-u. HMS to spółka niemiecka i właściciel tejże spółki przyjechał kiedyś do nas na rozmowy z taką oto propozycją, że chciałby wybudować kopalnię na terenie Sosnowca, a ponieważ w czasach, kiedy rządził w kraju AWS, likwidowano kopalnię i zlikwidowano kopalnię Niwka Modrzejów, w której to już była poświęcona, rozcięta ściana i dobrze byłoby do niej wrócić i ten węgiel wydobyć. Zapytaliśmy wówczas, a rozmówcą byłem ja i pan Jacek Nowak, mój wczesny zastępca, o tym, jakie oni mają zamierzenie inwestycyjne i jak daleko chcą sięgać z ekspansją, jeżeli chodzi o Jaworzno. Stwierdzili, że obszar górniczy ledwo zahacza o Jaworzno i chodzi o tą jedną ścianę, która jest łatwa do pozyskania, jeżeli chodzi o węgiel. Zapytaliśmy ich wówczas, czy nie są zainteresowani pokładem 510, który zalega pod Jaworznem i ten węgiel jest korzystny. Powiedzieli wtedy, że nie. I my wtedy uspokojeni, no nie będziemy przeszkadzać ludziom, jeżeli ten obszar górniczy wchodzi pod obszar Jaworzna na bardzo, bardzo niewielkim procencie. Po czym się okazało, że złożyli dokumenty środowiskowe, z których wynikało, że tak naprawdę obszar górniczy to jest obszar ogromny, bo sięga praktycznie do chyba ulicy Szczakowskiej mniej więcej i obejmuje całą Dąbrowę, osiedle stałe i dla całego tego obszaru zaproponowano wydobycie na zawał w kategoriach szkód na tyle wysokich, że z punktu widzenia interesów miasta było to po prostu nie do utrzymania i nie do pomyślenia, żeby... I oczywiście chodziło również o pokład 510. W sytuacji, kiedy
zabudowa mieszkaniowa osiedla stałego Dąbrowy nie była projektowana pod wydobycie na taką skalę i w takich kategoriach szkód, ze świadomością również tego, i będziemy o tym jeszcze mówić dzisiaj, że na terenie Jaworzna eksploatacja węgla kamiennego prowadzona jest od bardzo, bardzo dawna, a węgiel miał wychodnie niemal przy powierzchni. Wielu z nas wie o tym i pamięta, że obszar na przykład Dąbrowy Narodowej, Łubowca, czyli też Dąbrowy Narodowej, słynął z tego, że tam były takie wychodnie węgla, że po prostu się upadowymi ten węgiel wydobywało. I przeszliśmy przez cierniową drogę, jeżeli chodzi o starcie z tym HMS-em, ponieważ przez wiele miesięcy musieliśmy udowadniać przed SKO, że racje miasta tutaj są na tyle istotne, że nie można sobie pozwolić na to, żeby rabunkową eksploatację węgla prowadzić pod zurbanizowaną przestrzenią miasta. W szczególności, że mamy do czynienia z nie zawsze dobrymi doświadczeniami mieszkańców, którzy przeżyli to, jak eksploatacja węgla wpływa na ich majątek, na ich domy, i również na złe doświadczenia z tymi, którzy powinni likwidować szkody. Ludzie się często zmagają przy likwidacji szkód, muszą chodzić po sądach, nie zawsze skutecznie zresztą, ciągną się te sprawy bardzo długo. Pojawili się kolejni pretendenci i okazało się, że takim obszarem godnym zainteresowania jest obszar byłej kopalni Jankanty w pokładzie 510, który się rozciąga mniej więcej od Przemszy. To mogę tutaj się troszeczkę mylić, ale mniej więcej, mówię, aż do Szczakowej. Znowu obejmując tereny zurbanizowane, bądź to objęte zabudową mieszkaniową, bądź to tereny przemysłowe, na przykład obydwie elektrownie. Niedzieliska, osiedle stałe, aż po Szczakową, obejmuje kawałek Długoszyna, z tego co pamiętam, Górę Piasku. O Niedzieliskach mówiłem. I oczywiście praktycznie całe Niedzieliska. Potem się, i tutaj się pojawili pretendenci, już stało trzech. Niemiecka spółka się wycofała ze starań o wydobycie węgla pod Jaworznem i moim zdaniem dobrze się stało, że tak jest. I kimś, kto był taki dobrze zorganizowany, przynajmniej tak się wydawało, jest pan, obecny tutaj pan Piotr Kosowicz, który od początku i deklarował zgodę z interesami w oczekiwaniach miasta, i od nas też od samego początku słyszał, że naszym zadaniem, mówię tutaj o pracownikach urzędu i ja też tak traktuję swoją rolę, jest nie przeszkadzanie górnictwu, czego dowodem jest to, że my przecież zgodnie współpracujemy z grupą Tauron, dzisiaj z Tauronem Wydobycie, jeżeli chodzi o ich zamierzenia inwestycyjne, ale przy takim warunku, że to się musi odbywać z najmniejszą możliwą szkodą dla mieszkańców, z najmniejszym możliwym oddziaływaniem na powierzchnię, oczywiście z poszanowaniem również środowiska naturalnego, a są takie miejsca w mieście, które takiej ochrony wymagają, o czym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mówić. I pan Piotr Kosowicz deklarował, że oczywiście tak będą te przedsięwzięcia planowane. Roztoczone były wizje budowy najpierw jednej kopalni od strony Szczakowej w kierunku Niedzielisk, z zastrzeżeniem takim, że mają być te prace mają prowadzone tak, żeby zabudowa mieszkaniowa nie ucierpiała. Mamy spore obszary, które nie są zabudową mieszkaniową i się do zabudowy mieszkaniowej już nie nadają. Mamy to zapisane w planach zagospodarowania przestrzennego. I tam się nie planuje już rozszerzania miasta na przykład na zupełnie przyzwoite obszary pomiędzy osiedlem stałym a Długoszynem, pomiędzy Niedzieliskami a Górą Piasku, ponieważ już one były objęte działalnością górniczą i ona spowodowała takie straty na powierzchni, że trudno sobie wyobrazić, żeby można było tam bezpiecznie lokować zabudowę, choćby zabudowę mieszkaniową czy przemysłową. Dla nas jest oczywiście też bardzo istotne, żeby
wystarczająco zabezpieczyć rozwój i ekspansję energetyki, która jest dla miasta ważna i trudno sobie wyobrazić, żeby można było doprowadzić do tego, żeby potężne zakłady nagle zaczęły się walić czy osiadać. Wszyscy inwestorzy zawsze słyszeli to samo. W poszanowaniu potrzeb mieszkańców, interesów mieszkańców, ochrony środowiska i tak dalej, i tak dalej. Tylko że, proszę Państwa, pomiędzy werbalnym przekazem i obietnicami, a pomiędzy złożonymi dokumentami bywa tak, że jest przepaść. I kolejnym etapem było to, że pan Kosowicz zauważył potencjał, jaki się kryje w złożach węgla pomiędzy Ciężkowicami a Sierszą. Początkowo ta kopalnia miała być zlokalizowana w Sierszy. Później się okazało, o powodach nie będę opowiadał, bo nie jestem inwestorem, że korzystniej byłoby zlokalizować ją na terenie miasta. I to nawet byłoby fajne, proszę Państwa, bo w sumie miasto wtedy ma większe udziały w korzyściach. Tak? Dzisiaj się okazuje, że niestety pomimo deklarowanych przez nas od początku kwestiach, że nie ustąpimy, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe związane na przykład z rezerwatem Dolina Żabnika. W raporcie o działaniu środowisko pokazują się takie zapisy, które my postrzegamy jako potencjalnie niebezpieczne dla tej części miasta. Przypominacie sobie Państwo awanturę, którą kiedyś wszczynały tutaj lokalne media dotyczące wydobycia piasku. Dzisiaj te same media szczują za przeproszeniem w drugą stronę. Uważam, że wtedy szczuły naprawdę, ponieważ nie wystarczały zapewnienia, że my nie jesteśmy zdeterminowani, żeby na tą eksploatację piasku pozwolić, tylko nie chcemy podjąć ani złej decyzji, ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale zostałem wtedy osądzony jako taki, który na miliardy złotych chce zagrozić środowisku, że straty będą ogromne. Jak pokazuje doświadczenie, tak się nie stało, las sobie rośnie, radośnie szumi i dzisiaj, wtedy kiedy i Żabnik, i Kolawice chcemy chronić, to dzisiaj to jest znowu źle, tylko w drugą stronę, proszę Państwa. No ale to tak z mediami bywa, w szczególności tymi. Doświadczamy tego od lat. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to co jest powiedziane, a spotkałem się z panem Piotrem Kosowiczem wielokrotnie i opowiadał o planach budowy kopalni i zawsze słyszał to samo, że przyjdzie taki moment, kiedy to zweryfikujemy, życie to zweryfikuje, bo będą jakieś dokumenty i na tych dokumentach będziemy pracować. No i życie to weryfikuje. My mamy jakieś zastrzeżenia co do przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko. Rozpatruje go Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Pojawia się, proszę Państwa, drugi raport dotyczący kopalni Mariola, tym razem 2, który w naszym przekonaniu pokazuje, że właśnie ten werbalny przekaz, deklarowana wola, a to, co później ma się wydarzyć, dalece się rozmijają. I zapowiadam Państwu, że wygląda na to, że podobnie jak przy pierwszym raporcie, tak samo przy drugim będziemy mieli do niego wiele zastrzeżeń, ponieważ proponowany zakres wydobycia, zakres oddziaływania po prostu zagraża bezpieczeństwu mieszkańców na tym obszarze. Chodzi o praktycznie całe niedzieliska, osiedle stałe, kawałek elektrowni. Moim zdaniem są tam rzeczy zapisane tak, że gdybyśmy oddali to bez walki, to narażamy się na ogromne ryzyko. I powiem Państwu, z czego ono wynika. Już zacząłem o tym mówić. Węgiel w Zaworznie był wydobywany od bardzo dawna. Ta eksploatacja ciągle trwa i wydobywany z różnych partii górotworu, na różnych głębokościach. Bardzo płytko, głębiej i schodzimy coraz niżej. I pomimo tego, że te rzeczy są prawnie uregulowane, to niestety z doświadczenia wynika, że ta regulacja jest w jakimś sensie teoretyczna. Ponieważ mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją, gdzie wskutek szkód górniczych, wskutek prowadzonych prac górniczych, powstają dzisiaj jakieś deformacje terenu, zapadliska,
czasami niestety punktowe i bardzo wtedy uciążliwe, ale nie ma dzisiaj nikogo, kto by się do tego poczuwał, ponieważ ten, kto dzisiaj eksploatuje węgiel, mówi tak, to nie z mojego powodu. To z powodu tego, że kiedyś tam, albo ja nie wiem z jakiego powodu, dzisiaj nie ma już strony, która kiedyś wydobywała węgiel i poczyniła pustki pod powierzchnią ziemi. I teraz dla nas jest ogromnym zagrożeniem to, że co prawda inwestor mówi tak, my planujemy tylko drugą albo trzecią kategorię szkód górniczych, ale nie mamy żadnej pewności, że ta druga, trzecia kategoria szkód górniczych nie spowoduje jakichś ogromnych i okropnych pustek, które będą powodowały, że się będą ludziom walić domy z powodu nie tej eksploatacji, tylko uprzedniej eksploatacji. I wtedy moim zdaniem dochodzenie się do tego będzie niezwykle trudne. Doświadczenie z dzisiejszymi podmiotami górniczymi pokazuje, że to prawdopodobieństwo jest. Bo przecież przedsiębiorca jak może nie wydać pieniędzy na coś, to chętnie ich nie wyda, jeżeli nie musi. W związku z tym, dlatego dmuchając na zimne, informuję Państwa, że my do tego raportu dotyczącego kopalni Mariola 1 będziemy mieli też dużo i to bardzo krytycznych uwag. Przede wszystkim zakres oddziaływania i wydobycie bezpośrednio pod zabudową mieszkaniową budzi nasze wątpliwości i na to mogę tak powiedzieć, że nie możemy przestać. O szczegółach, jeżeli będą Państwo chcieli, ja tu tylko Państwu pokazuję tło w ogóle, jaki jest nasz sposób myślenia. Cieszę się z tego, że na spotkaniu w Ciężkowicach, to się odbyło niedawno, mieszkańcy pokazali, że myślimy podobnie, że argumenty poruszane przez pana Teobalda Jałońskiego, ocenione jako bardzo ostre, spotkały się z akceptacją mieszkańców, którzy myślą bardzo podobnie i o swoich domostwach, i o ochronie środowiska, o tym, co w Jaworznie jest ważne. My, proszę Państwa, mówimy tak, wydobycie węgla tak, ale nie za wszelką cenę. Ale nie za wszelką cenę. A póki co jest tak, że miasto ma tytuł do tego, żeby się o swoje prawa upominać. Mieszkańcy mają taki tytuł i będą to robić, proszę Państwa. Mówimy tak, trzeba ważyć korzyści i straty. I budzą się różne wątpliwości. Może one się pojawią dzisiaj też w przeciągu tej dyskusji, dotyczącej tego trwałości takiego podmiotu, później likwidacji kopalni, likwidacji szkód po tym, jak ona przestanie funkcjonować, na kim to sobie będzie spoczywało, na ile ono będzie realne do wykazania, bo jeżeli ktoś buduje kopalnię i ona będzie funkcjonowała przez tylko 15 lat na przykład, to jakie jest prawdopodobieństwo tego i nie ma dalszych planów, że się sąd za przeproszeniem zabierze, zostawi nam bałagan i będziemy z tym już później, jeżeli zawsze. Oczywiście prawo mówi, kto jest odpowiedzialny i tak dalej, tylko że często jest tak, że prawo sobie, a życie sobie i to daję Państwu pod rozwagę. Dziękuję za zabranie głosu.